Piasta to ruchomy element łączący koło z samochodem. Dzięki niemu, a dokładniej umieszczonym w nim łożysku z kulkami, koło może obracać się na nieruchomych osiach zawieszenia. Kulki przenoszą obciążenia i minimalizują tarcie. Bez nich łożysko też obracałoby się, ale obrót wytwarzałby dużą siłę tarcia, powodującą wydzielanie ciepła i hałasu. Elementy bardzo szybko zużyłyby się w takim ruchu obrotowym. Kulki mają jeszcze inną ciekawą właściwość. Podczas ich ściskania prasą hydrauliczną pękają z impetem na drobne fragmenty. Radzę nie powtarzać eksperymentu bez odpowiednich środków bezpieczeństwa. W tym filmie opowiem Wam o pomiarach pośrednich i bezpośrednich. Pomiar bezpośredni wykonujemy wtedy, gdy wynik pomiaru otrzymuje się bezpośrednio z miernika albo wskaźnika. Przykładem takiego pomiaru może być wyznaczenie objętości wody cylindrem miarowym, wyznaczenie średnicy kulki suwmiarką albo napięcia woltomierzem. Pomiar pośredni zaś to taki, w którym wynik pomiaru uzyskujemy mierząc inne wielkości w sposób bezpośredni. Gdy wyznaczymy w sposób bezpośredni jakąś wielkość fizyczną, no to później korzystamy z odpowiednich wzorów, z których dopiero uzyskujemy potrzebną nam wielkość fizyczną, o której chcieliśmy się dowiedzieć. Łatwiej to zrozumieć na przykładach. Gdy zbadam bezpośrednio średnicę kulki, to potem mogę skorzystać ze wzoru na objętość kulki albo jej powierzchnię i poznać te wielkości w sposób pośredni właśnie. Gdy zbadam bezpośrednio napięcie i natężenie prądu na jakimś odbiorniku prądu, w szkole średniej pewnie będzie to żarówka, to mogę wyznaczyć jej opór, korzystając na przykład z prawa Ohma. W tym odcinku postaram się oszacować objętość kulki różnymi metodami. W pierwszej metodzie skorzystam z cylindra miarowego. Aby więc dokonać tego typu pomiaru, potrzebuję cylindra miarowego z wodą. Ustalam objętość nalanej wody, po czym wrzucam kulkę i sprawdzam, o ile podniósł się poziom wody. Zmiana wskazania na podziałce cylindra miarowego spowodowana jest wypieraniem objętości wody przez objętość kulki. Sporządzam tabelę, w której znajdzie się informacja z początkowym i końcowym wskazaniem objętości wody w cylindrze. W kolejnej kolumnie wpiszę zmianę objętości, czyli różnicę między końcowym a początkowym wskazaniem objętości cieczy. Wykonuję przy tym 5 niezależnych pomiarów. Pomiar objętości wody VP, jak i pomiar objętości wody po wrzuceniu kulki są pomiarami bezpośrednimi. Różnica pomiędzy odczytami tych objętości będzie już pomiarem pośrednim. Oznacza to, że pomiar objętości kulki metodą wypieranej wody jest pomiarem pośrednim. Zauważam, że w każdym pomiarze końcowa objętość kulki jest taka sama. Aby obliczyć niepewność pomiarową objętości kulki, wykonuję ocenę niepewności granicznej. Zastosowana menzurka ma rozdzielczość równą 1 cm sześciennemu. Zakładam, że jestem w stanie odczytać wynik z dokładnością do pełnych centymetrów sześciennych. Niepewność graniczna pojedynczego pomiaru wynosi więc 1 cm sześcienny. Jako że odczytu dokonuję dwukrotnie, przed i po wrzuceniu kulki, to niepewność graniczna jest 2 razy większa i wynosi 2 cm sześcienne. Wyznaczam teraz niepewność standardową ze wzoru poznanego w poprzednim odcinku. Otrzymaną niepewność standardową traktuję jako całkowitą dla wykonanego pomiaru, ponieważ wynik pomiaru nie jest obarczony błędem przypadkowym. Wynik podaję do 2 cyfr znaczących. Objętość zapiszę wraz z uwzględnieniem niepewności całkowitej w następujący sposób. Wiele osób pyta mnie, dlaczego wynik niepewności w tym miejscu jest dwukrotnie wyższy. Już tłumaczę. Po pierwsze, w szkole średniej się z tym nie spotkacie. Chodzi o to, że te wyniki podane powyżej to tak zwane wyniki z uwzględnieniem niepewności standardowej pomiaru, która równa jest u nas niepewności całkowitej, jak mniemam. Wtedy powinniśmy pisać albo niepewność całkowitą osobno, jak w tym pierwszym sposobie, albo w takim nawiasie. Jakbyśmy tego jednak nie robili, to niepewność całkowita powinna być zapisana do 2 cyfr znaczących. Ten wynik na dole to wynik, w którym występuje niepewność rozszerzona. Niepewność rozszerzona uzyskuje się poprzez pomnożenie współczynnika rozszerzenia i niepewności standardowej pomiaru.
Współczynnik rozszerzenia związany jest z przyjętym poziomem ufności, no i rozkładem prawdopodobieństwa wyników pomiarów. Na całe szczęście nie musicie tego umieć i wystarczy zapamiętać, że najczęściej wynosi on 2 albo 3. W moich filmach ten współczynnik wynosi zazwyczaj 2, stąd właśnie tego typu wyniki w tym miejscu. Na studiach na pierwszej i drugiej pracowni, z którą pewnie będziecie mieli do czynienia, skoro uczycie się tej fizyki, no to z tego co widziałem w różnych opracowaniach, też przyjmują ten współczynnik ufności na poziomie 2. Jeśli będzie inaczej, no to wykładowcy z całą pewnością poinformują. Natomiast w szkole średniej nie wprowadza się tego typu elementów i pewnie przyjmuje się ten współczynnik za 1, stąd wyniki w szkole średniej nie są tak jakby dwukrotnie powiększone w tym wzorze. No ale mogę się mylić. Może to jakaś zaszłość przeszłości, może niewiedza, a może moja niewiedza i czegoś nie wiem. Ja super specjalistą nie jestem, po prostu staram się wam pomóc tak jak umiem i potrafię. Mam nadzieję, że cokolwiek zrozumieliście i nie popełniłem zbyt wielu błędów, pokazując wam tego typu pomiary. Z uwzględnieniem niepewności pomiarowej. Idźmy dalej. Teraz wykonam pomiar pośredni polegający na tym, że za pomocą wyznaczenia jednej wielkości fizycznej obliczę wartość innej wielkości fizycznej po zastosowaniu wzoru. Tym razem pomiar wykonuję za pomocą suwmiarki elektronicznej. Niepewność graniczna suwmiarki wynosi 0,1 mm, a jej rozdzielczość to 0,01 mm. Aby poznać objętość kulki, muszę skorzystać ze wzoru na objętość kulki. Wzór ten poznacie lub już poznaliście na lekcjach matematyki. Wygląda on w ten sposób. Ta dziwna literka nazywana jest pi i wynosi w przybliżeniu 3,14. Takie przybliżenie będzie dla mnie wystarczającym. Literka R oznacza promień kulki. Suwmiarką mogę zbadać średnicę kulki i aby dowiedzieć się, ile wynosi promień, muszę podzielić wynik pomiaru przez 2. Sporządzam tabelę, w której znajdzie się kilka kolumn. W pierwszej liczba porządkowa pomiaru, w drugiej średnica kulki, w trzeciej obliczony promień kulki, a na końcu obliczona objętość. Pomiaru średnicy dokonuję 5-krotnie, a wyniki wpisuję do tabeli. Otrzymałem takie same wyniki pomiarów. Mógłbym wyznaczyć średnią tych pomiarów, ale nie ma to sensu. To tak jak miałbym same kosy z matematyki i chciałbym obliczyć średnią z tego przedmiotu. No raczej 2 na koniec roku mi nie wyjdzie. Teraz obliczam promień i wynik wpisuję do tabeli. Na podstawie promienia mogę wypełnić ostatnią kolumnę i zapisać objętość kulki. Do tego momentu wykonałem dosyć proste rachunki. Przechodzę do części trudniejszej, w której należy wyznaczyć niepewność pomiaru. Pamiętam przy tym, że mam do czynienia z pomiarem pośrednim. Wzór na niepewność stosowany w pomiarach pośrednich wygląda beznadziejnie, ale nie martwcie się. Jak go zastosuję w obliczeniach, to zobaczycie, jakie to łatwe, albo uznacie, że to chore teorie i uciekniecie, gdzie pieprz rośnie. Po pierwsze, muszę uznać niepewność graniczną urządzenia. Jak wcześniej wspomniałem, wynosi ona 0,1 mm. Teraz muszę obliczyć niepewność standardową z podanego wzoru. Wynik jest niepewnością pomiaru średnicy. Z uwagi na to, że do obliczeń potrzebuję promienia, to otrzymaną niepewność standardową dzielę przez 2, podobnie jak średnicę dzieliliśmy przez 2. Po prostu niepewność pomiaru promienia jest 2 razy mniejsza niż średnicy, bo błąd pomiaru rozkłada się łącznie na 2 promienie tworzące średnicę. Ostatnim krokiem jest obliczenie 2 objętości. Tak, nie przesłyszeliście się, 2. W pierwszej promień zostaje powiększony o otrzymaną niepewność standardową, a w drugiej pomniejszony o otrzymaną niepewność standardową. Mając te 2 różniące się objętości, wstawiamy je do wzoru na niepewność całkowitą pomiaru pośredniego. W ten sposób otrzymaliśmy żądaną wartość. Wynik niepewności całkowitej zapisuję z uwzględnieniem 2 cyfr znaczących.
Teraz notuję objętość kulki wraz z uwzględnieniem niepewności całkowitej. Mogę to zrobić na trzy różne sposoby, tak jak pokazywałem to w poprzednim filmie. Jeśli go nie oglądaliście, to najwyższy czas nadgonić zaległości. Na koniec mogę jeszcze porównać uzyskane wyniki objętości kulki wyznaczone dwiema różnymi metodami, za pomocą cylindra i suwmiarki. Wygląda na to, że używając suwmiarki uzyskałem dokładniejszy wynik pomiaru. Po dzisiejszym filmie powinniście już wiedzieć, czym różni się wyznaczenie niepewności pomiarów pośrednich i bezpośrednich tak zwanej funkcji jednej zmiennej. Aby to zrobić, w każdym przypadku należy zaplanować pomiar, czyli zastanowić się, co chcemy zbadać. A w przypadku pomiarów pośrednich, jaką zależnością, że tak powiem funkcyjną, połączone są ze sobą zmienne, np. objętość z promieniem. Gdy wiemy, co chcemy zbadać, to przygotowujemy przyrząd pomiarowy o odpowiednim zakresie pomiarowym. Sprawdzamy przy tym rozdzielczość i niepewność graniczną przyrządu, a potem dokonujemy kilkukrotnego pomiaru. Posiadając wyniki pomiarów, wyznaczamy niepewność graniczną urządzenia, a następnie niepewność standardową. Zwracamy przy tym uwagę, jakiego typu błędy wchodzą w skład niepewności. Mogą to być błędy systematyczne albo przypadkowe, o których więcej mówiłem w poprzednim filmie. Teraz wyznaczamy całkowitą niepewność pomiaru, a dla pomiarów pośrednich korzystamy z następującego wzoru. Po wyznaczeniu niepewności pomiaru wynik zapisujemy z uwzględnieniem dwóch cyfr znaczących. W tym odcinku to już wszystko. To super, że udało Wam się przebrnąć do samego końca. Niepewności pomiarów w liceum pewnie traktowane są z przymrużeniem oka, jednak należy pamiętać, że maturka z fizyki może zawierać te wszystkie elementy, o których wspominam. W przyszłości z niepewnościami pomiarowymi spotkacie się na studiach inżynierskich. Dla pozostałych ludzi, humanistów, jest to wiedza zbędna i szkoda marnować na to swój czas. Lepiej poświęcić go na naukę gry na akordeonie. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania i lajkowania. Jeśli chcesz udzielić mi finansowego wsparcia, dzięki któremu nie wyląduję pod mostem, to więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie filmu. Cześć!